Mistrzyni makijażu. Uwodzicielski akcent. Wielu znanych stylistów proponuje makijaż, którego podstawowym akcentem są wyraziste i zmysłowe usta. Jednym z najnowszych trendów są szminki w nasyconych odcieniach o gęstej konsystencji. Modnie zaakcentować usta pomoże Wam wizażystka Tian De Jelizaweta Szadrina. Do makijażu z uwodzicielskim akcentem przyda się podkład City Chic, puder w kompakcie Pro Visage, zestaw cieni i różów City Chic, kredki Pro Visage, automatyczna kredka Tian De, szminka Allure, róż Stylish Blush oraz gąbka do makijażu i zestaw pędzli do makijażu Tian De. Kiedy wykonujemy makijaż z jednym wyrazistym elementem na ustach, twarz powinna wyglądać jak najbardziej naturalnie. Dlatego bardzo ważny jest prawidłowy dobór podkładu, który nie będzie tworzył efektu maski. Taki jak podkład City Chic od Tian De, który pokrywa twarz cienką warstwą, nie obciążając jej. Dzięki innowacyjnej formule podkład idealnie stapia się z odcieniem skóry. Skórę skłonną do przetłuszczania po nałożeniu podkładu można dodatkowo przypudrować w strefie T pudrem w kompakcie Pro Visage. Otacza on skórę idealnym matowym pokryciem, świetnie wtapiając się w jej odcień. Do makijażu oczu użyjemy dwóch matowych odcieni z palety cieni City Chic. Ich lekka konsystencja i półprzezroczyste kolory tworzą naturalny i delikatny makijaż. Cienie są trwałe, nie osypują się i nie gromadzą się w załamaniach powiek. Jasnobrązowy kolor nakładamy na ruchomą powiekę i dokładnie rozcieramy. Nasza modelka ma piękne i duże oczy z delikatnie uniesionymi kącikami. Aby podkreślić ich naturalne piękno, wyróżnimy zewnętrzne kąciki górnych powiek ciemnobrązowym kolorem i naniesiemy go również przy unoszącej się linii górnej powieki. Teraz poprowadzimy linię brązową kredką Pro Visage. Jej miękki rysik zapewnia łatwą aplikację i tworzy wyraźną linię konturu. Poprowadzimy linię od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka, stopniowo pogrubiając ją ku górze. W kąciku zewnętrznym dolnej powieki również prowadzimy linię, nie łącząc jej z linią na górnej powiece. Aby optycznie zwiększyć odległość między oczami, na wewnętrznych kącikach górnej powieki nakładamy beżowy kolor z tej samej palety City Chic. Tym kolorem rozświetlamy również obszar pod brwiami. Oczy wydadzą się jeszcze większe, jeśli użyjemy modelującego tuszu do rzęs City Style. Tworzy on maksymalną objętość i wydłuża rzęsy. Specjalna szczoteczka posiada dwa rodzaje włosków – krótkie do modelowania rzęs i długie do ich idealnego rozdzielenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na brwi. Sprawimy, by były bardziej zauważalne, aby zrównoważyć wyrazisty kolor ust, a co za tym idzie, makijaż. Na szczęście cienkie, wyskubane brwi w kształcie nitek w tym sezonie przestają być modne. Na topie jest maksymalna naturalność. Dlatego wracajcie do naturalnego kształtu brwi, a nawet odrobinę je poszerzcie przy pomocy kredki Pro Visage w odpowiednim odcieniu. Na koniec przystąpimy do wykonania najbardziej wyrazistego elementu makijażu – ust. Zaczynamy od narysowania konturu, do czego używamy automatycznej kredki. Miękka konsystencja kredki zapewnia łatwą i równomierną aplikację, kolor kredki nie blednie w ciągu dnia. Do wykonania tego makijażu możemy użyć najbardziej śmiałych i jaskrawych kolorów szminek z kolekcji Allure Tian De, które dzięki satynowej konsystencji sprawiają, że usta są gładkie. Szminki Allure zawierają naturalny wosk pszczeli, dbają o delikatną skórę ust, odżywiając ją, wygładzając i nawilżając. Szminkę postarajcie się nałożyć, nie wychodząc poza narysowany wcześniej kontur ust. Muśniemy jeszcze kości policzkowe różem i efektowny makijaż gotowy. Wyraziste i zmysłowe usta są głównym atutem kobiety. Bądźcie uwodzicielskie i pożądane z kosmetykami Tian De. Do wykonania makijażu uwodzicielski akcent użyto kosmetyków Tian De. Podkład City Chic numer 01, puder w kompakcie numer 01, zestaw cieni i różów City Chic numer 01, tusz do rzęs City Style, kredka Pro Visage numer 0203, automatyczna kredka do oczu i ust numer 05, szminka Allure numer 05, róż Stylish Blush numer 01, zestaw pędzli do makijażu, gąbka do makijażu.